Moi drodzy, nasza popołudniowa refleksja, druga, na drodze, gdzie idą ci, którzy planują dojść do Emaus. Bo dobrze już chyba wiemy, że cała historia idących do Emaus przecież się w Emaus nie kończy. Przypominam to, bo to jest też ciągła zachęta dla każdego z nas, zaczynając ode mnie, abym miał tę świadomość i tę wiarę, że to Bóg prowadzi i Bóg swoje dzieło realizuje. Przypomnijmy słowa z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, ten kolejny etap wędrówki idących do Emaus, Łukasza i Kleofasa. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w słowie i czynach wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Ten etap wędrówki z dużą konsekwencją przywołuje tajemnicę ludzkiego życia, w której człowiek czegoś nie widzi. Nie poznali go, ci, którzy poszli do grobu, nie widzieli. Skoro ci wyszli z Jerozolimy, to przecież też dlatego, że nie widzieli. Wielka okazja, moi drodzy, do refleksji nad darem obecności Boga i tego wszystkiego, co od Niego płynie w naszym życiu. Jakże pięknie jest, kiedy potrafimy to dostrzec. Zaczyna się to przede wszystkim, patrząc na etapy ludzkiego życia, od tego, że obok nas stoją ci, którzy to widzą. Chcemy być z nimi. Próbujemy ich naśladować. Na początku nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę dlaczego, ale skoro mamy do nich zaufanie, skoro są opiekunami naszego życia, to i stają się opiekunami wiary. Jak się to potem wyjątkowo tłumaczy, rozwija, jak wchodzimy w kolejne etapy tych darów. Ale ważne jest, abyśmy dzisiaj właśnie nie zadając sobie pytania, czy to robię, ale dziękując za to, że tyle tajemnic Bożej obecności w moim życiu zostało wpisanych. Tych związanych z Jego miłością, tych związanych przede wszystkim z Jego życiem, tych związanych z tak wieloma różnymi owocami obecności i działania Boga. Katechizm mówi, że sakramenty to są widzialne znaki niewidzialnej łaski. I kiedy słuchaliśmy przed chwilą, jak ci dwaj uczniowie zmierzający do Emaus mieli tą wyjątkową okazję, że przyłączył się do nich sam Jezus, ale ich oczy były niejako na uwięzi, to już widzimy, że potrzeba nam zwolnienia tych naszych oczu. I to jest wielka zachęta, abyśmy spróbowali w tej naszej dzisiejszej popołudniowej refleksji
to rozważyć. Skoro mówimy o widzialnych znakach niewidzialnej łaski, to warto przywołać również i tę prawdę, bo przecież ci idący do Emaus też o tym mówią. Nawet wręcz zarzucają Jezusowi, chyba jesteś jedynym, który tego nie przeżył. Okazuje się, że to wszystko, co Ewangelii nam przypominają, to wszystko, co szczególnie w tym okresie my sprowadzamy chociażby do gorzkich żali, do drogi krzyżowej, kiedy rozważamy też poszczególne stacje, kiedy szykujemy się do Wielkiego Tygodnia, do Triduum Paschalnego i tam jest tak wiele różnych postaci wymienionych, ale ile jest niewymienionych, bo nie sposób, żeby to nie dotarło. Dlaczego to przywołuję? Nie chodzi o to, abyśmy tutaj tylko nawiązywali do tego, co się działo kiedyś w Jerozolimie. Ale kiedy patrzymy na naszą wiarę, kiedy patrzymy na wiarę tych, którzy są obok nas, kiedy słyszymy różne komentarze, kiedy może słuchacie mnie teraz i sobie wyobrażacie Marka Solarczyka, może jeszcze kilku innych ludzi, to jest przede wszystkim ta historia tych dwóch uczniów. Niesamowitym zaproszeniem, żebyśmy zobaczyli, że te tajemnice Boga są. One są powszechne. One do nas docierają. One są wpisane w nasze życie. Oczywiście możemy być na nie zamknięci. I to jest, myślę, że też niesamowicie ważne, abyśmy właśnie w tej refleksji, poprzez tę refleksję potrafili zobaczyć, docenić, rozwinąć, w jaki sposób w moim życiu te etapy życia duchowego, obecności Boga, jak one się już rozwinęły. Czego one dotykają? W jaki sposób ja potrafię do nich podejść? Czy rzeczywiście to już jest wszystko? Podstawowy wniosek właśnie z tej historii. Łukasza i Kleofasa. To jest taka refleksja, że to nie jest wszystko. Może to jest właśnie taki moment, kiedy zakończą się tylko nasze wyobrażenia. Może będzie finał tylko tego, co my byliśmy sobie w stanie wyobrazić, albo co inni nam powiedzieli, że tak to będzie, albo u nich tak to było. A Bóg otworzy coś nowego. Co? Kiedy Go spotkasz, kiedy zobaczysz, kiedy doświadczysz piękna i mocy sakramentu, tak jak uświadamiamy sobie w tych dniach, czym jest sakrament Eucharystii. Wyjątkowy czas. To, co ktoś powiedział, że wielka okazja, aby zobaczyć, że to nie jest obowiązek, ale przywilej, szansa, łaska. Moi drodzy, siostry i bracia, czy w tych dniach, w tych godzinach nie pojawiła się w was taka refleksja, a co bym zrobił, żebym mógł pójść tak na spokojnie, tak z takim bezpieczeństwem, z taką radością, z taką otwartością, z moimi bliskimi, ze wszystkimi innymi. Jak fajnie byłoby kogoś tam jeszcze spotkać. A przede wszystkim, jak fajnie byłoby, jak dobrze przeżyć to w pełni. Pojawiła się w twoim sercu tęsknota, może wręcz lekka zazdrość, że inni mogli, a ty nie. To jest takie ludzkie, ale jakże to jest niesamowicie cenne i ważne, abyśmy potrafili może właśnie w tym momencie, na tym etapie spróbować zobaczyć, jak to jest z bogactwem sakramentów, jak to jest z naszą modlitwą, jak to jest z praktyką postu, jak to jest z jałmużną. Zobaczcie, mówimy uczynki pokutne. Tyle żeśmy słyszeli definicję, ale teraz popatrz. To wszystko, co kieruje ciebie i potwierdza, i umacnia, chociażby za pomocą internetu i tej krótkiej katechezy, twoją więź z Panem Bogiem, to jest tajemnica modlitwy. Jakże mocno jest to wpisane, tajemnica postu. Z tylu rzeczy musimy zrezygnować. Ja też bym chciał ciebie zobaczyć przed ambonką w kościele, w którym byłbym. Musimy zrezygnować. Ze względu na jakieś dobro. Na bardzo konkretne dobro. Tylko moje słowo jakieś nie oznacza, że nie wiem. Tylko, że trudno w jednym słowie zawrzeć wszelkie dobra. Czy w tym się nie zawiera w sposób automatyczny niemalże tajemnica jałmużny? Ja przeżywając pewną tajemnicę więzi, ja rezygnując
robię to ze względu na dobro moje, ale i dla tych wszystkich innych. Chcę im to ofiarować, aby pomóc, a nie zaszkodzić. Nie sposób w tym momencie, moi drodzy, nie pamiętać o tych, dla których tym wymiarem pokutnym rezygnacji jest rezygnacja z ich wolnego czasu. Jest ich rezygnacja ze spokojnego czasu w domu, z rodziną, bo służą innym, bo pilnują, bo tłumaczą, bo chronią, bo leczą, bo poświęcają się, bo walczą o życie. Bardzo konkretny obraz. I żeby nie było, że zapomniałem o tajemnicy serca, o której wspomniałem wczoraj, to jaką tajemnicę serca dzisiaj przywołamy? Serce, które jest smutne. Bo przecież tak naprawdę to, co Łukasz z Kleofasem mówią o sobie, to, co mówią o niewiastach, chociaż lekko zostały pocieszone przez aniołów, to, co mówią o tych, którzy pobiegli do grobu i nie spotkali, serce przepełnione smutkiem. Jak na to spojrzeć? I znowu tutaj kolejna historia i kolejna przypowieść, którą Łukasz przekazuje. Tylko Łukasz. Tym razem jest to 16 rozdział. Nie obiecuję, że jutro będzie 17. 16 rozdział, w którym zawiera się przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I można zadać sobie pytanie, no dobra, a gdzie tam jest smutek serca? Bo smutek serca to tak naprawdę jest tęsknota za dobrem. Za tym, które jest obiektywnym dobrem, za tym, co jest dobrem Boga, za tym, za Bogiem, który jest dobry. Ale i w naszym codziennym życiu za dobrem, które w różny sposób odczytujemy. I to wcale nie oznacza, że źle. Ono jest doraźne, ono jest na tę chwilę, na ten moment. Tęsknota za dobrem. I oto w tej historii kojarzymy. Bogacz, który się pięknie ubierał, pięknie bawił, na pewno bogaty. I u jego bram, pałacu, leży żebrak pokryty wrzodami, który chciał nasycić się chociaż odpadkami ze stołu. Kojarzymy potem tę historię. Obaj kończą ten etap ziemski i potem się pojawia to pragnienie bogacza, który cierpi męki piekielne, aby Łazarz chociaż umoczył palec i chociaż kroplą wody zwilżył jego język. I ten cały dialog, że nie można, ta cała prośba, aby poszedł do pięciu braci, żeby ich przestrzegł, i odpowiedź Abrahama, że mają proroka, proroków, niech ich słuchają. I zobaczcie, moi drodzy, przywołując najpierw Łazarza. Smutek serca, tęsknota za dobrem. Cała historia i przypowieść mówi, że on nie miał jednego smutku. On żył w tajemnicy Boga. Boga jako dobroć, jako dobro swojego życia nie utracił. Dlatego cała historia się potem tak rozgrywa. Szczególnie w tych doświadczeniach poziemskich, tak to nazwijmy. Oczywiście miał wpisane w swoje życie to. Był żebrakiem okrytym wrzodami. Nie chciał być zdrowy, nie chciał mieć zabezpieczenia życia. No skoro nawet pragnął nasycić się odpadkami ze stołu, chciał, ale one nie zagłuszyły w nim i nie sprawiły, że ten smutek serca zagłuszył to, co jest o wiele większym, piękniejszym i bogatszym dobrem. Oczywiście leżał właśnie u bram pałacu. Zawsze gdzieś się może pojawić ta tęsknota i ten smutek. Ja leżę tutaj, a tam się bawi. Bogato odziany, ubrany. A więc ja i drugi. To, co jedni nazwą porównaniem, to, co inni będą nazywali, kiedy jest problemem, zazdrość. To, co ostatecznie rzecz biorąc, będzie tak naprawdę wielkim momentem próby, żebym ja potrafił docenić, uszanować, i powiedzieć, jestem inny. W pewien sposób on ma więcej.
Ale znaczy, że ja mam za mało? Myślę, że bardzo ważna sprawa. Jeszcze raz przypominając tę tajemnicę, która jest bardzo wyraźnie wpisana w życie Łazarza. On nie miał smutku serca płynącego z tego, że nie miał Boga. A o czym nam przypomina bogacz? Po pierwsze, jak widać, na ziemi nie miał tego smutku serca. Nie szukał, nie doceniał. A potem cała przypowieść mówi, że jego tęsknotą za dobrem było co? Żeby chociaż tą kropelką, poprzez tę kropelkę doświadczyć na chwileczkę Boga, Jego dobra. Wtedy ta tęsknota się wyraziła. Oczywiście przypowieść się nazywa cierpiał męki piekielne. Tęsknota, żeby doświadczyć dobra Boga. Pewnie tak można to odczytać i tak cała historia to prowadzi. Dlaczego on potem mówi, niech idzie do pięciu moich braci? Bo uświadomił sobie, że ten brak tego smutku serca za Bogiem, za Jego dobrocią sprowadził na niego tak wielki dramat. I chce, aby inni tego dramatu nie przeżyli. Czyż to mało? Mała refleksja? I mała okazja do tego, abyśmy odpowiedzieli sobie, jak to jest z tym smutkiem serca, tęsknotą za dobrem. Jakie jest to dobro? A jakim dobrem jest Bóg? Na ile walczymy, na ile chcemy, na ile jesteśmy gotowi zatroszczyć się i zrobić wszystko, aby powiedzieć, Panie, poślij do mojego bliskiego, do kogoś, kto może jest obok mnie, w drugim pokoju w tym momencie. Może mam słuchawki na uszach, żeby on nie słyszał, albo ona, bo może to denerwuje. Poślij. Nie wiem jak, ale może tą kroplą zwilż jego duszę, aby zatęskniła. Oczywiście bogacz pokazywał i to, że dzień w dzień świetnie się bawił. O tym pisze Łukasz w tej ewangelicznej przypowieści. My żeśmy sobie już wczoraj przypomnieli, że ta historia idących do Emaus to nie jest historia, która jest po prostu pewnym powtarzalnym etapem. To jest dziś, to jest teraz. To jest ten dzień, który Pan Bóg nam dzisiaj daje. Możemy dzień w dzień świetnie się bawić. Możemy być przekonani, że ta tęsknota, która wypełnia mnie, jest najważniejsza. Ale jeżeli nie jest związana z Bogiem, to rzeczywiście mogę się bawić? Jeżeli będzie związana z Bogiem, będzie niosła wiele determinacji, gotowości, poświęcenia, miłości i radości. Dlaczego nie? I obyśmy byli o wiele mądrzejsi i o wiele bardziej skuteczni w zaspokajaniu tęsknot serca niż ten bogacz. I żeby w naszym życiu nie pojawiły się te symboliczne psy, które przychodzą po to, aby okazać litość i spełnić tęsknotę. Obyśmy my byli tymi, którzy ten dar rozwiną, odczytają i ofiarują innym.